Dzień dobry. dziś moim gościem jest pani Hanna Gil Piątek, była posłanka, a teraz kandydatka do wyborów samorządowych do Sejmika w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Tak, ja mam takie szczęście się bić z pisem cały czas, bo przez całą poprzednią kadencję biliśmy się z pisem, odważnie, a no i zwyciężyliśmy. Tam teraz nie były bałty, powiedziałbym. Teraz, teraz czas na Sejmik Łódzki, gdzie od pięciu lat rządzi pan marszałek Schreiber. Grzegorz Schreiber. E, Nazwisko Józefa? Ojciec. ojciec. Tak, pana e, Łukasza Schreibera. Aha. Czy, czy, czy i, I teść? Tak, i teść, bo to jest w ogóle bydgoski klan. Taki duży bydgoski klan, który. Ej, Co oni robią w łodzi? No właśnie, to jest dobre pytanie. Bo pan Schreiber został pierwszy. Schreiber, Schreibera y, PiS importował zbyt gorszy do łodzi, a końskiego wyrzucił z łodzi do Warszawy. Tak? No to takie chyba wycieczki krajoznawcze oni sobie tak robią. No, marszałek Schreiber jest przywieziony w teczce ewidentnie. Chociaż widać, że preferuje tę część województwa łódzkiego, która jest bliżej Bydgoszczy, bo to są okolice Łowicza z duńskiej woli. Stamtąd pochodzą ci nominaci, których on na przykład wybiera do łódzkich instytucji kultury i wstawia ich jako dyrektorów. Na przykład wyrzucił z Muzeum Sztuki. Z w łodzi są na na łodzi, i w łodzi są lepsze i gorsze miejsca, tak? No, w łodzi były bardzo dobre miejsca, jeżeli chodzi o kulturę, takie nawet o światowej renomie. Muzeum Sztuki. Choćby, to tam jest sztuka nowoczesna. To muzeum i MSN tutaj w Warszawie to są dwie instytucje, które liczą się w światowym obiegu, a właściwie liczyły się dlatego, że to łódzkie muzeum zostało zniszczone. Tam pan marszałek, no taką swoją wolą A festiwal morszeczny uciekał, uciekł z Łodzi i wylądował w Bydgoszczy. Tak no dokładnie. Się minęli się ze Schreiber'em po drodze, tak, tak? pociągami się minęli. A propos pociągu widziałem, że pani dzisiaj grasowała po dworcu w Łodzi. Od samego rana. Łódź Fabryczna? Łódź Widzew. Dlaczego? Dlatego, że z Łódź Widzew to jest taki dworzec, z którego odjeżdża bardzo dużo osób do Warszawy. W ogóle z regionu łódzkiego 40 tysięcy ludzi jeździ codziennie. A drugie, do Warszawy. Z drugą stronę to jadą tylko kibice raz w roku, tak? To nieprawda, bo Nie? oni jadą i wracają. Okay. Mówię, z te 40 tysięcy to, to są ci, którzy codziennie dojeżdżają do pracy plus jeszcze ten. Ja na Łodzian pracuje w Warszawie. <noise> ja mówię o regionie, to jest zbadane. Natomiast połowa z tego myślę, że co najmniej kilka, kilkanaście tysięcy pracuje. W tej nazad. Ja kiedyś tak pracowałam w 2000 roku dokładnie tak jeździłam. Więc między Łodzią a Warszawą. Toczy się nasze życie, można A powiedzieć. co Pani miała, bo widziałem z nim, co, co Pani nosiła w tym wiaderku? No właśnie, miałam ze sobą wiaderko, w którym yy, udawałam, że mam zasięg. Właśnie zastanawiałem się nad tą metaforą, że czytałem, że Pani ma w wiaderku zasięg, którego nie ma w pociągu. Nie ma w pociągu, bo żyjemy 30 lat ponad w wolnej Polsce nie dorobiliśmy się systemu łączności, który zapewniałby, że ci ludzie, którzy jeżdżą codziennie, no przecież to jest parę godzin, prawda, nie mogą pracować normalnie, nie wiadomo. Nie trzeba nie bo ignorant i jestem, wciąż jestem analogowy, co trzeba zrobić, żeby. W pociągu był internet i zasięg. Trzeba coś zmienić w pociągu czy, czy obok torów? Trzeba chcieć. Przede wszystkim chcieć tego, że jak się buduje infrastrukturę kolejową, to obok torów, tak jak pan redaktor mówi, budować te równolegle, te stacje telefonii komórkowej. PiS nie poradził sobie nawet z tym systemem, który nazywał się GSRM, czyli był po to tylko i wyłącznie, żeby, żeby zapewnić bezpieczeństwo na torach. Oni to położyli prawdopodobnie będziemy musieli miliard złotych zwracać za przetarg, ale jak się budowało ten jeden system, to można było zbudować ten drugi, prawda? To znaczy, dać normalne stacje telefonii komórkowej, o tym nikt nie pomyślał. Jak się wyjeżdża w Łodzi, to się wpada w taką dziurę zasięgową. I dlatego ja w tym wiaderku ładnie. Jest, że tak powiem. Z Łodzi do Warszawa, bo Warszawy, bo w Warszawie na laptopie się nie popracuje. Nie popracuje raczej. się, znaczy trzeba wiedzieć, gdzie te dziury zasięgowe są i wtedy cichą pracę taką własną, bez użycia internetu. Ale maile można wysyłać em, w Łodzi, y, trochę w Koluszkach, czasem w Skierniewicach, y, w Żyrardowie słabo, no i później już w Warszawie. No. Y, proszę powiedzieć, o co chodzi w tych wyborach? Na różnych poziomach. Na różnych o co poziomach. chodzi w łodzi, o co chodzi na dworcu, o co chodzi w Polsce. Jakie są stawki? Bo nie jedna. Yy, Przede wszystkim stawką jest, żebyśmy yy, nie przestali walczyć po 15 października, czy żebyśmy. To, główna stawka to jest dogrywka głównie. do tamtych wyborów. Jak najbardziej my powinniśmy pokonać pis w sejmikach województw, dlatego że to w sejmikach znajdują się środki unijne, które pis no, czy tak ustawiał stolik i tak mataczył tymi środkami, że na przykład łódź w ogóle ich nie dostawała na rewitalizację. Różnego rodzaju, no, pan redaktor wie, jak. No, pani Zdanowska była po złej stronie. Po złej tak? stronie była pani prezydent i, i to się nie podobało bardzo um, władzom pisowskim. E, wiemy, jak to wyglądało na poziomie centralnym, że z jednej strony wyciągano samorządom pieniądze różnymi trikami, z drugiej strony z łaski na uciechę swoim dawali takie tam jakieś czeki, wsparcia i tak dalej. Na poziomie marszałkowskim wyglądało to dość podobnie. To też były bardzo uznaniowe decyzje. Z tym trzeba absolutnie skończyć. Piś, dlatego... Jak, niech pani powie odpowiedzieć na takie pytanie, pewnie łatwo do sformułowania, trudniejsze do odpowiedzi, jaką część władzy w Polsce Piś wciąż ma? Ma ogromną część władzy w Sejmikach, tam gdzie rządzi, ponieważ to jest władza nad unijnymi pieniędzmi. Więc... I też mówi, mówi panie Szejmikach wojewódzki. wojewódzki jak ta przecież na, na 16 województw, jak wygląda ten mecz, wynik tego meczu? <grym> W tej chwili, ja mówię o wyborach w tej no. chwili, tak, bijemy się na pewno o Sejmik Małopolski, na pewno o Śląski. Tam był pan premier no, Wiadomo, że w, w Śląsku, ten wygrywa. Dokładnie. Śląsku. Bijemy się też o Sejmik Łódzki i to jest bardzo wysoka stawka, bo tam właściwie mijamy się z pisem na żyletki. To jest ten jeden mandat, który jest decydujący. Mamy 33 mandaty w Sejmiku. I y, według badań albo oni mają 17, albo my mamy 17. A na wschodzie jak stoi, jak sytuacja wygląda? Na... Czy, czy Podkorpacie, pod Lubelszczyzna, Podlasie są pisowskie niedodwojowania, czy można o coś powalczyć? Można powalczyć. O, o co? Można. Ja tam bardzo często jeździłam jako posłanka, bo nie ograniczałam się tylko do interwencji u, u siebie w okręgu. I tam są ludzie, którzy naprawdę mieli PiSu dosyć. tak. Na przykład ci, którzy byli w pasie przygranicznym w, w, z Białorusią, gdzie PiS nagle zamknął ich biznesy, oni zostali właściwie sami z takimi no, też dziwnymi decyzjami, że jeden jest w strefie, inny nie jest w strefie, dostaną pieniądze albo nie, urząd im wypłaci, a niektórym nie wypłaci. Więc tam jest bardzo duży, znaczy nawet, nawet ci, którzy ten, na ten PIS głosowali, to się przekonali, że to są ludzie, którzy nie potrafią o nim zadbać. Tak? Dobra, z tych wie pani, 16 sejmików, dziś w ilu władzy ma PIS? Nie wiem, nie, nie, nie jestem w stanie tego panu redaktorowi powiedzieć. Czy, 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 że tak powiem, obecna koalicja, dawna opozycja, ja walczę o 13, 15, jaka jest ta liczba docelowa? O wszystkie. Ale te Podkarpacia nie oddadzą. No, Podkarpacia pewnie nie oddadzą. Natomiast bić się trzeba o wszystko, panie redaktorze. Dlatego że I to, to jest są do ugrania? To są te rejony... To, to partii PiS. W jakim stopniu z, definitywnie Pani zdaniem złami kręgosłup? Ym, był tutaj przed chwilą Sławek Sierakowski. Mhm. On jest ekspertem. Był zresztą moim szefem w krytyce politycznej bardzo długo. Yy, natomiast pan pyta wojowniczki w czasie walki. Mhm. I dla mnie... Że Pani nie ma big picture, tak? Tak. A... Dla mnie stawką jest absolutnie 100 i my idziemy po to, żeby wygrać. Yy, I mobilizujemy ludzi, bo... Yy, Zauważyłam takie zjawisko, że skoro już wygraliśmy 15 października, no to już rząd powinien wszystko zrobić. No, ale rząd nie zagłosuje w wyborach samorządowych i tych sejmików nie odbije. Dlatego cały czas prosimy ludzi, tłumaczymy, mówimy z czym to się wiąże, że przegrana na przykład w łódzkim sejmiku no, oznacza dla nich bardzo, bardzo przyziemne konsekwencje. Właśnie to na przykład, że trudno będzie z tym wi-fi w pociągu Łódź-Warszawa. Czy że... PiS, jak, przepraszam, przegra te wybory, to padnie, czy, czy, czy to jest kroczek istoty do końca? PiS już pada. Mówi się o partii Morawieckiego i Dudy. Prawdopodobnie to będzie także. że... W... Wie pani, jak na partię, która parę miesięcy temu straciła władzę, to bardzo dobrze stoją w sondażach. Tak, to prawda. Ale te sondaże są dla nich coraz gorsze. To znaczy, już jest przełamanie, w których Platforma Obywatelska w, w trwały sposób przeskoczyła PiS i utrzymuje tę stawkę. A dla Pani te wybory, się jest dogrywka do 15 października? Tak, zdecydowanie. A w jeśli sensie tam się nie udało, a to, to to spróbuję, czy jakaś inna motywacja? Panie redaktorze, umrzeć przy porodzie demokracji to jest honor, tak? I wszystkie moje głosy, które poszły na mnie na listę, przysłużyły się do tego, że w Polsce jest w tej chwili inaczej. No nie może być dla mnie większej nagrody. Jeżeli wyznaczono mi takie zadanie, że swoją osobą, swoim doświadczeniem, rozpoznawalnością, tym co robię, bo byłam naprawdę aktywną posłanką, mogę teraz przysłużyć się do odbicia łódzkiego sejmiku, to bez względu na mój indywidualny wynik, chociaż chciałabym wygrać te wybory, mm. to jasne. Zrobię wszystko, żeby tak było, żebyśmy pogonili do Goszczy pana marszałka Schreibera i żebyśmy mieli w Łodzi łódzkiego marszałka. Pani ma, powiedziałbym, bardzo ekumeniczne wsparcie. Widziałem parę dni temu marszałek Niesiołowski. Wczoraj albo przedwczoraj widziałem filmik pani z profesorem Bodnarem. Tak, także... tak, tak. My się z Adamem Bodnarem znamy, z panem ministrem Bodnarem, przepraszam. 20 lat, jak policzę. ze Krócej, ale on jest złodzi. Natomiast z panem profesorem Niesiołowskim bardzo dobrze nam się rozmawia i, i oczywiście też jest to osoba, którą pis skrzywdził, dlatego że mam wrażenie, że oni próbowali jakby zabić w, w, w nas takie poczucie, czy wszystkie legendy, które mieliśmy, tak? ludzi, którzy co Coś znaczyli, walczyli w opozycji. Oni próbowali upodlić, między innymi e, profesor Niesiołowski padł ofiarą takiej no, nagrody. Pani jak powie, jako osoba, która tam kandytuje z tej Łodzi na miasto, czy ludzie to kupili, czy, czy uznali, a Piszowski, bullshit, Stefan jest okej. Okay. Jak, 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 jak Pani stoi z Niesiołowskim na ulicy, to jakie są reakcje? Bardzo dobre, bardzo dobre. To, że to jest nasz Stefan, tak? To jest nasz Stefan, tak. I pan profesor Niesiołowski wzbudza pozytywne re, reakcje po prostu u ludzi na ulicy, mówią mu dzień dobry. Ja myślę, że tamta sprawa, że, że w ogóle próba takiego obrzucania błotem to, to jest specjalizacja PIS. Oni się w tym absolutnie lubowali, żeby kogoś usmarować, żeby go pogrążyć, żeby, nie wiem, no w, w, wsadzić do więzienia, wyprowadzić w kajdankach, no to był taki widok, który ich cieszył z jakiegoś powodu. No pewnie z tego powodu, że e, sami mieli dużo za uszami, ale to, co chcieli zrobić, to utytłać tę naszą pamięć o ludziach, którzy dali nam wolność. E, i Próbowali to zrobić bardzo konsekwentnie z wieloma osobami. Proszę zauważyć ataki na Henryka Krzywonos na przykład, tak? takie próby, nie wiem, umniejszenia jej roli w naszej historii. Um, Stefan Niesiołowski jest jednym z tych przykładów. To znaczy, jego próbowano złamać, upodlić um, i, i, i usunąć z życia publicznego. Ja... Pani, jak widzimy, ma dwie nogi, politycznie, metaforycznie rzecz mówiąc też. Czy pani mocniejsza jest pani, przepraszam, lewa noga, ta lewicowa, w której pani, którą, na której pani stała przed dłuższy czas, czy też prawa trzeciodrogowa, na której stała pani potem? Yy, ta lewa noga często się z Panem Redaktorem nie zgadzała w ocenach. No. Ale to, że tutaj siedzimy. A prawa noga, yy. A z, innego, z innego tytułu. Z innego tytułu. Natomiast to, że my tutaj razem siedzimy, y, dowodzi tego, że y, no, czy, przede wszystkim pośrednio. Łódź Warszawa wspólna sprawa. Po pierwsze, ale też pośrednio świadczy o kondycji lewicy, że się przy tej lewej nocy zatrzymam na chwilę. Mhm. Bo coś złego dzieje się z lewicą w Polsce, tak mi się wydaje. Jakby pani e, to coś… Ja jej dobrze życzę, bo to, zresztą ta lewica jest tak naprawdę bardzo, w dużej części po stronie Koalicji Obywatelskiej, tak, mamy… A, a, a poza tym jest partia Razem, to pani chce powiedzieć? Jest partia Razem, są jakieś jakby różnorodne odcienie, jest również to stare SLD. To znaczy, ludzie, którzy pamiętają, kiedy, że byli partią władzy, tak znaczy oni zdali egzamin jednak w, z, z tego, że nie wrócili do czasów komunizmu, tylko wprowadzili nas tak, do, do NATO, do. Ja to do, nazywam do... lewicą pragmatyczną, która odegrała świetną rolę. Tylko czy dzisiaj nie jest tak, żeś silniejsza jest ta lewica ideologiczna, niektórzy mówią złośliwie marksistowsko maoistowska razemicka. Ja myślę, że, pani redaktorze... To tam, że jest najważniejsze. Najsilniejsza lewica to jest kałowska w tej chwili. Tak? W Koalicji Obywatelskiej. No, proszę zauważyć, to znaczy w tej chwili wyborcy, na przykład w Łodzi jest taka sytuacja, że już od dobrych kilku lat Lewica słabnie, słabnie na tyle, że musi startować w koalicji z koalicją. I to jest proces nieuchronny wydaje czyli mi się. Z tego, co pani mówi, wynikałoby, że najpoważniejszym wrogiem dla lewicy powinien być Trzaskowski, tak? Którzy, czyli le, le, lewostronny polityka. Nie wydaje mi się, żeby to było na poziomie wrogości. Wydaje mi się, że dokonało się pewne przesunięcie w polu politycznym, to znaczy, całe to centrum, mówię o Platformie i Koalicji Obywatelskiej, przesunęło się trochę w lewo. Wracając do Sławka Sierrakowskiego, który siedział na moim miejscu. W 2010 roku, jak ja przychodziłam do krytyki politycznej, to jeszcze powiedzieć o sobie, że ma się poglądy lewicowe, oznaczało narazić się na taki zarzut, że jest się komuną, tak? Wtedy lewicowość nie kojarzyła się dobrze, A była dzisiaj podejrzana. Czym? Dzisiaj, w, kiedy mówi się, że nie wiem, mam bardziej lewicowe poglądy, to nie jest niczym dziwnym, że jest się w obszarze centrum. Centrum przesunęło się po prostu w lewo. A dobrze, a w sprawie aborcji, to na której z dwóch nóg pani stoi? Zawsze stałam na tej nodze, która była nogą yy, lewą. Czy, tak? czy Czyli na lewej, czy, czy i, 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 i noga właściwa jest po lewej stronie, i serce jest po lewej w tej tak, kwestii. Tak, tak? A, prawa, a prawa w tej kwestii tupała bardzo intensywnie, jeżeli ktokolwiek próbował mi Ograniczać to pole. Ja w, w, zmieniając ugrupowanie na trzecią drogę, powiedziałam wyraźnie, że jeżeli chodzi o kwestię aborcji, to jest dla mnie sprawa nieprzekraczająca. A czy pani, że dobrze rozumiem, że gdyby pani wtedy nie wyszła z trzeciej drogi, to właśnie teraz, parę tygodni temu, by wyszła? Czy tam uważa pani koniunkturalizm, czy, czy jak by to nazwać w sprawie aborcji? W, to nie było. A. Właśnie, bo to nie była jeszcze trzecia droga. Ja wyszłam w, z trzeciej drogi w momencie, kiedy ona dopiero się mhm. utworzyła. Czyli jakby dzień po tym, jak, um, jak spotkała się partia PSL z partią Polska 2050 i zawarły pewnego rodzaju, jak to się wtedy mówiło, taktyczny sojusz. Teraz widać, że ten sojusz y, idzie o wiele dalej niż sama taktyka wyborcza. No ja bym się już nie zmieściła w tym projekcie. Zresztą no, widzi mnie pan redaktor w takim... To, że tak powiem, jest motywem hołowni, czy to jest kalkulacja y, polityczna, czy to jest, że jestem wierzący, wierzę w Boga, życie nie jest nienarodzone, nienaruszalne, zostawcie mnie, nie puszczę tego. Jaka jest motywacja? My nigdy nie toczyliśmy rozmów na ten temat z Szymanem Hołownią. Jakby uznawaliśmy swoją odmienność w tych kwestiach, i natomiast on w tej chwili jest marszałkiem Sejmu, czyli jakby ma o wiele szerszą rolę niż tylko swoje indywidualne zdanie w tej kwestii. Być może dlatego to referendum jest taką ucieczką w, 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 w stronę no, oddania odpowiedzialności. A pani sądzi, że dobrą czy złą ucieczką? Ja myślę, że no Stefan Nsiowski, który tu był tydzień temu, mówi, że, że racjonalną w większości w Sejmie. Mówi Nieziołowski, w tym Sejmie nie ma dla liberalizacji prawa aborcyjnej, nie będzie. Trzeba się, trzeba, nie, nie będzie, trzeba się z tym pogodzić i jeśli referendum pozwoli trochę ruszyć historię z miejsca, to trzeba w to pójść. Ja byłam w Irlandii. Na wizycie studyjnej. Spotkałam się z aktywistkami, teraz już dojrzałymi kobietami, lekarzami, dziennikarzami, którzy do tego referendum Irlandię przygotowywali. I to trwało 10 lat. Panie redaktorze, siedzimy obok. Czy mówi pani, że referendum w praktyce. O... Oznacza odłożenie rozstrzygnięć w Polsce o dekady potencjalnie? Potencjalnie po pierwsze tak. Po drugie, rozwiązanie worka z propagandą rosyjską i atakiem wszelkiego rodzaju rolnictwa. zamiast rolników będziemy mieli aborcję ten, jako temat numer jeden, tak? Tak, tak, tak. I, i jeszcze do tego z podziałem społeczeństwa tak głębokim. Że konsekwencje tego mogą być no, niesamowicie nie ciężkie. Tak, obie strony się śmiertelnie boją tego referendum. Paradoksalnie z tego samego względu, bo nikt nie jest pewien wyniku. Ja bym nie była pewna, co będzie się działo w trakcie kampanii referendalnej, bo to, to jest dla mnie bardzo niepokojące, że wchodzimy w taki. Znaczy w Irlandii była bardzo spokojna przestrzeń medialna. To znaczy tam każdy, każda strona dostawała swój kawałek. To będzie emocje rozstaw. A tutaj będą tylko emocje. To tylko no. wolna Amerykanka, plus jeszcze dezinformacja rosyjska i propaganda, plus ordo Juris, plus jakieś tam fundacje, które wypuszczają płodobusy na ulicę. No naprawdę piekło. To tak? będzie jazda bez trzymanki, okej. Okay. No dobrze, a jak pani spotka na ulicy Stefana Nieziełowskiego, ja spotykam powie, czasem tak, Stefana Niedzielskiego. Panie, słuchaj, nie przejdzie, nie przejdzie w tym Sejmie ta aborcja, liberalizacja. Co, panu, co pani mu powie? To powiem, że szkoda, że nie mam mnie w tym Sejmie, bo bym podniosła rękę i za nią zagłosowała. Zawsze tak jak deklarowałam. Ale z drugiej strony, my wychodzimy jakby z różnego doświadczenia. Na pewno pan profesor Niesiołowski jest osobą o ogromnym bagażu i doświadczeniu parlamentarnym również, no, był marszałkiem Sejmu. A ja jestem kimś, kto przeszedł drogę przez różne środowiska społeczne i dobrze się im przypatrzył, tak? I wiem na czym też, na jakich emocjach pracują środowiska kobiece w Polsce. Myślę, że lepiej to rozstrzygnąć w Sejmie, panie redaktorze, dlatego tak. że po to wybieramy swoich przywódców. Przegłosować, przegłosować ustawę, którą Duda i tak zawetuje? No ten, z fanfarami zresztą. Ten okres, kiedy Duda będzie mógł ją zawetować, na szczęście jest skończony. Tak? To znaczy za półtora roku będzie zresztą. w że także w tej kwestii, jak w Trybunałem Konstytucyjnym, innymi, także z aborcją. Albo z liberalizacją trzeba... Nie, ja jestem pragmatyczką. To czyli? znaczy uważam, że należy robić wszystko, co się da. To znaczy w momencie, kiedy y, mamy Dudę, który nam będzie wetował hmm. ustawy, to idźmy rozporządzeniami. Tak jak mówił to pan premier. Albo prawa aborcyjnego ustawy, ust rozporządzeniami się chyba nie da. Można, ale można wiele zrobić. Tak? Można na przykład odwrócić sytuację, w której to kobiety są ścigane przez policję i podejrzane. Na sytuację, w której jeżeli odmawia im się legalnego zabiegu, to wtedy, jakby tą osobą, która, która tutaj zawiniła, jest no, odmawiający tego lekarz albo szpital. Można uznać, i ja to uznaję, że zagrożenie zdrowia psychicznego też jest zagrożeniem zdrowia, co poprzednio było absolutnie odrzucane. To jest kwestia interpretacji przez konsultantów krajowych na przykład. Tak? Znaczy, można zrobić tak wiele, jak się da, dopóki prezydentem będzie Andrzej Duda i uważam, że zrobić należy, jeżeli PSL, bo, bo bodajże PSL zdeklarował, że poprze dekryminalizację aborcji. czyli to już postęp. No to już jest pewien postęp. Znaczy, to jest na pewno bardzo dużo. A jak pani słuch, słucham, to zastanawiam się, czy pani jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy Pani ma czy bardziej ma Pani nadzieję na liberalizację prawa aborcyjne, aborcyjnego, czy bardziej się Pani boi ideologicznej wojny zdobowej na tle przy okazji abor sprawy aborcji? Ja powiem to, co deklarowałam no. przez cały czas w, w Sejmie. Czyli, jeżeli znalazłabym sposób na to, żeby kobiety odzyskały w pełni swoje prawa, to ja naprawdę każdy sposób jestem w stanie przyjąć. Jestem, Nawet jeśli ceną byłaby swoista wojna domowa. Jestem sceptyczna wobec referendum właśnie z tego powodu, że y, prawdopodobnie przez tą, y, 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 przez tą ogromną emocjonalną y, wojnę jej wynik mógłby być przeważony na drugą stronę i utrwalić tę opresję, w której jesteśmy od 1993 roku. Czy, Czego czy, bym nie chciała. Czy ta przygoda z, z sejmikiem łódzkim, do którego Pani na pewno wejdzie, to czy to jest przygoda na dłużej, czy to jest y, y, historia po poczekania przed kolejnymi wyborami do sejmu? Niech Pani powie uczciwie. Kadencja samorządu to jest 5 lat, no. tak? E... Można powiedzieć dziękuję bardzo. Teraz ja na posła startuję. No, ale były już wybory parlamentarne. No, ale dopiero za, za trzy lata będą następne. No, za trzy lata będą następne, ale w, w, kadencja samorządu trwa pięć lat. E, ile będzie do posprzątania po pisie? Jeżeli pan redaktor śledzi chociaż troszeczkę moją kampanię, ja widzę, że bardzo, e, za co dziękuję, to widać, że tam jest do posprzątania. Kultura, Przewały w rozdawaniu grantów unijnych, które pokazałam czarno Czyli na mówi pani, że złodzi paru trzeba wyrzucać, wyrzucić, niekoniecznie dając im kamizelki ratunkowe, tak? O tym już zdecyduje prokuratura i CBA, do którego złożyłam zawiadomienia w sprawie grantów rapid, które w, z Urzędu Marszałkowskiego wędrowały do prywatnych instytucji, były tam dystrybuowane do szybko powstających firm ludzi Marszałka, czyli to, to był taki obiekt, powiedzmy, zamknięty. Niech to zbada prokuratura, niech to zbada CBA. Ja mam nadzieję, że ludzie winni tego układu spado, spadną bez spadochronu i że to będzie to bardzo twarde lądowanie. Proszę jeszcze powiedzieć, bo na pewno mamy wśród widzów Taki, którzy są właśnie z, łodzią, z łodzi, z derb, dochodzi do derbów łodzi. Komu pani kibicuje? O, ma Pani o tyle ułatwione, ułatwione zadanie, że obie drużyny mają koszulki w tych samych krzaliki, w tych samych kolorach. Nie Ale prawda? komu mi pani kibicuje? Zakończenia tych szalików są kluczowe, panie redaktorze, bo prawda? widzew ma czerwone zakończenia, a ŁKS ma białe zakończenia. To pani, a pani szalik ma jakie? A y, mój szalik ma barwy ludzkie, jaki bicuje. Powinna Pani powiedzieć, że nie mój szalik z jednej strony kończy się na biało, z, z a z drugiej na czerwono. czerwono. Y, bardziej sympatyzuję na pewno sercem, tak? Z widzewem, dlatego że. Czy, czy Byłam jako dziewczynka pierwszy raz na meczu w 82 roku na stadionie widzewa, wtedy tam jeszcze grał y, smolarek. Ten, no, – Włodzimierz, Starzy, tak. Tak, Smularek. Yy, pamiętam. Pamięta Pani jeszcze no, jakieś nazwiska jak, jakichś piłkarzy? No, pamiętam Bońka, który już wtedy przestał no, grać. Włociucki Włóci, w obronie. Na pewno Pani pamięta Wiesława Wragę. Ja ta, wtedy miałam Panie redaktorze z a, a, 6 lat. Aha. Także nie za dużo. No, 6-8. Tak no w każdym razie. I tak dobrze, że Pani miała taką Bardzo przygórę. śledziliśmy ten mundial, który był w Hiszpanii, hmm. gdzie naprawdę bardzo wysoko polska drużyna doszła. I to była duma nas wszystkich. Tam grało dużo też piłkarzy widzewa. Ostatnio byłam na meczu widzewa z koroną Kielce. Spotkałam tam zresztą Michała Kołodziejczaka. No wspaniałe emocje wygraliśmy 3-1, hmm. więc, więc cudownie. Ale na pewno wszystkim drużynom łódzkim mogłabym i chciałabym kibicować. Tak? Zarówno e, widzewowi, który tak jak mówię, mam jakby bardziej przy sercu, e, jak i też tym malutkim drużynom, które powstają niemalże na podwórkach. Bo pani, o tym sporcie a nie wie powinniśmy pani też zapomnieć. pani, że jest w łodzi taka drużyna, która nazywa się Orzeł? Chyba Była tak. Była pani czasem kiedyś na Orle? A, stadion, tak, tak. Jest tak, stadion. Ładny stadion. Jest Stadion Orła, ale też chcę panu redaktorowi powiedzieć o, o tym, że nie tylko piłką nożną łódzki sport żyje. Dlatego powiedziałem o orle, czyli o żużlu. Ja mam taką, taki przypadek na swoim podwórku, że chłopcy z mojego podwórka przywieźli do Polski nową dyscyplinę sportową, która nazywa się rugby league. To są trzynastki tak zwane, tak, rugby australijskie. I oni zaczęli się fascynować tym, zawiązywać kontakty międzynarodowe. A czy to jest tam, gdzie się koledzy z drużyny na plecy wskakuje? Tak, to mniej więcej to. To taka bardziej brutalna ja odmiana. Myślę, pani solidną wiedzę ma około sportową. Nie jestem w tym dobra i nie jest to temat, w którym się dobrze czuję, ale chcę tylko pokazać, że sport wyrasta nie tylko ze stadionów, ale przede wszystkim Podwórek. To znaczy, że angażując w tę działalność społeczną. A i oni ten torak bilik roz, rozbujali nie tylko do ligi miejskiej, ale też do ligi wojewódzkiej. Więc potrafili z takiej zupełnie nowej dziedziny sportu zrobić coś fajnego. Ja bym chciała, żeby w Łodzi pieniądze szły nie tylko na duży sport, ale też na ten mały. Więc z poziomu sejmiku województwa myślę, że można będzie coś w tej sprawie zrobić. Super. Serdecznie Pani dziękuję Dzięki. za rozmowę i powodzenia życzę w przyszłą niedzielę. Proszę trzymać kciuki. Oczywiście. Dziękuję Dzięki. pięknie.